Jestem przekonany, że mieszkańcy Myśliborza, większość mieszkańców Myśliborza wie, w którym miejscu teraz stoję. Za mną piękne Jezioro Królewskie. Drodzy Państwo, wyglądało to tak. Przyszliśmy tutaj sobie pospacerować. Ja i Krzysztof Buczyński chcieliśmy sobie obejść to jezioro dookoła. Tak jak już kiedyś wspomniałem, my nawet spacerując mamy przyrośnięte te nasze narzędzia pracy. Taka robota. On ma przyrośniętą do ręki kamerę, ja mam przyrośnięty do ręki mikrofon. Spacerujemy sobie i spotykamy prezesa Janusza Sikorę. I spytamy, co tu się odbywa, bo jest pan, panie prezesie, są wędki. Czy pan sobie łowi rekreacyjnie, czy też odbywają się jakieś zawody? Dzisiaj się odbywają zawody 24-godzinne. Dla wszystkich to są zawody otwarte. To jest impreza z cyklu corocznych imprez, które się odbywają nad Jeziorem Królewskim. 24-godzinne, czyli należy to rozumieć w ten sposób, że całą dobę tutaj wędkarze łowią ryby, powiedzmy tam od godziny, nie wiem, 9 do 9, jak to wygląda? Oczywiście, zaczęliśmy imprezę od godziny 15, także do dnia jutrzejszego do godziny 15. Rozumiem. I jakie są kryteria? Te ryby będą ważone, czy też liczy się ilość sztuk złowionych? Będą ryby ważone i będą ryby wypuszczane. I złowiona największa ryba też otrzymuje nagrodę. Ilu wędkarzy bierze udział w tych zawodach? Dzisiaj na dzień dzisiejszy 19 jest. Czy to są wszystko wędkarze z Myśliborza, czy też są jacyś przyjezdni spoza Myśliborza? Spoza Myśliborza są ze Szczecina też. Kto był inicjatorem zorganizowania tych 24-godzinnych zawodów wędkarskich? Znaczy, no my mamy w kalendarzu imprez opracowanych na każdy jeden rok i akurat te zawody, które się dzisiaj odbywają, to są właśnie z kalendarza tych imprez, które my organizujemy przez Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie. I proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o nagrodach. Jakie są nagrody tutaj? Co otrzyma zwycięzca? Znaczy się, to jest, są nagrody za trzy pierwsze miejsca, bo to jest w kategorii open, także juniorzy, seniorzy przykładowo, czy kobiety, nie? No i po prostu za największą rybę, nie? Dziękuję za rozmowę, trzymamy kciuki, tym bardziej, że wędkarze muszą mieć kondycję. 24 godziny połowów to nie są żarty. Niech wygra najlepszy. No, niech wygra najlepszy, no ale w karpiarstwie to jest tak, że wędkują po 5 dób i wytrzymują nad jeziorem. Tak, no wędkarze to są twardzi mężczyźni i twarde kobiety również, bo pan wspomniał, że kobiety również biorą udział w tych zawodach, tak? Tak, oczywiście. Dziękuję serdecznie, dziękuję, życzymy wszystkim wędkarzom powodzenia, dziękuję. Dziękuję. Nad Jeziorem Królewskim w Myśliborzu spotkaliśmy pana burmistrza Leszka Wieruckiego. Większość mieszkańców naszego miasta wie, że pan burmistrz jest zapalonym wędkarzem, także szachistą. Myśmy chcieli namówić pana burmistrza, żeby zrobić taką sesję. No, powiem szczerze, że chcieliśmy trochę państwa oszukać. Chcieliśmy panu burmistrzowi wręczyć wędkę, że on tu jest na zawodach. Niestety nawa obowiązków powoduje, że pan burmistrz nie może tutaj wędkować. Tu się odbywają zawody 24-godzinne. Startuje 19 wędkarzy. Jest to któraś już z kolei impreza w kalendarzu imprez wędkarskich rozgrywanych tu nad Jeziorem Królewskim. Tak, Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie, które powstało tu już kilka lat temu, nie tylko zajmuje się ekologią, nie tylko porządkowaniem, nie tylko zarybianiem, to bardzo ważne elementy gospodarki rybackiej i utrzymania tego Jeziora Królewskiego, ale przede wszystkim zajmuje się też stroną tam sportową, rekreacyjną. Przypomnę, że największe zawody, takie sztandarowe MTW, to Myśliborskie Dni Karpiowe, każdego roku, przypomnę, w maju bądź w czerwcu. W przyszłym roku również będą planowane. One już są znane, mimo że druga edycja była w tym roku, znane są w całej Polsce, ba już dzisiaj to co wiem, to miejsc praktycznie nie ma na trzecią edycję, już miejsca zostały rozdysponowane, to świadczy o tym, że impreza się przyjęła, jest promowana w całej Polsce, karpiarze już na słowo, hasło Myśliborskie Dni Karpiowe wiedzą, gdzie Myśliburz jest, gdzie jest Jezioro Królewskie i gdzie te piękne 20-kilogramowe pływają karpie. Także tutaj MTW działa w różnych aspektach, nie tylko sportowym, nie tylko wychowawczym, ale również ekologicznym i chwała im za to, pokazują jak można cieszyć się przyrodą, jak można konsumować tą przyrodę. Zarazem są wielkimi miłośnikami natury.
Myśmy w rozmowie poza kamerą nawiązywali do tego, że pan chciałby tutaj uczestniczyć w tych zawodach, bo tak jak powiedziałem, jest pan zapalonym wędkarzem. No niestety nawał obowiązków panu na to nie pozwala, bo ten dzisiejszy dzień w Myśliborzu, dzień, w którym to nagrywamy, jest dniem szczególnym. Odbywa się kilka uroczystości, które się ze sobą zbiegły w czasie, kilka imprez różnego rodzaju. No tak, oczywiście ja wielokrotnie boleję nad tym, że urząd burmistrza jest na tyle zobowiązujący, na tyle jest oczywiście przede wszystkim dla mieszkańców i tak powinno być, tak powinno zostać, ale niemniej wyzwania tego typu właśnie pracy wynikające z funkcji burmistrza powodują to, że dzisiaj mogę tylko popatrzeć na wędkarzy, z zazdrością mogę poglądać, co prawda tu stoimy nad jeziorem, ślimaki, które się przechadzają, a ryby dzisiaj to tylko, proszę Państwa, w sklepie mogę kupić i cieszyć się tym. Niemniej zawsze wolną chwilę, kiedy mogę spędzić nad wodą 10-15 minut, tak było przedwczoraj, byłem akurat na zebraniu w Listomiu, 15 minut przed zebraniem poszedłem tam od strony Kruszwina, chwilę poglądać trzciny, kaczki, naszą piękną myśliborską przyrodę. Tam, przypomnę, jest akurat już krajobraz Natura 2000 i to wszystko, kiedy nie jest naszym udziałem, jak mieszkamy w mieście, w centrum miasta, między blokowiskami, tutaj właśnie to jest to zespolenie każdego z nas, myśliborzanina, a to jest piękna sprawa, zespolenie się z naturą. Człowiek naturalnie powinien dążyć do tego, aby obcować z naturą, bo to jest naturalnie wpisane jako w ekosystem i tak powinno być. Ja ogromnie się cieszę, że dzisiaj chociaż moment mam wytchnienia, moment czasu przed zakończeniem w tej chwili turnieju ogólnopolskiego, turnieju tańca towarzyskiego i mogę z panami tutaj być, z wędkarzami na rozpoczęciu zawodów dobowych, nocnych zawodów Myśliborskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Kiedy będziemy mogli pana spotkać nad Jeziorem Królewskim, czy nad jakimś innym myśliborskim akwenem, jako zawodnika, jako wędkarza, nie jako burmistrza? Zawsze chciałbym, ale niemniej obowiązki służbowe uniemożliwiają. Ja tak patrzę już w czwarty rok mojej kadencji, w tej chwili burmistrzowania i tak zawsze mówię, że pozwolę sobie w następnym tygodniu, w następnym miesiącu na wędkowanie. Niemniej dzisiaj czasu jest coraz mniej. Ja to wielokrotnie też żartuję, że dzisiaj już dzieci mam dorosłe, jak wszyscy państwo wiecie. Kiedyś, jak dzieci były mniejsze, miałem o wiele, wiele więcej czasu. Dzisiaj niestety łapię się na tym, że dzieci poza domem, a burmistrz i ojciec Leszek Wierucki niestety ma coraz mniej czasu. Dobrze, że chociaż są takie momenty, kiedy pan może się tutaj wyrwać i chwilę odpocząć na łonie natury. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich myśliborskich wędkarzy. Życzę jeszcze w tym roku, w tym sezonie takiej ryby. Pan Janusz Jaśkowiak ze Szczecina na ostatnich zawodach karpiowych zdobył tutaj trzecie miejsce i jak widać ma sentyment do Jeziora Królewskiego w Myśliborzu, bo przyjechał ponownie. Bierze udział w zawodach 24-godzinnych. Niech pan powie coś o tych zawodach. Nie wiem, zobaczymy. No. Nie mam pojęcia. No. Ja już wiem od prezesa, że to się odbywa od godziny 15 do 15, 24 godziny. Jakie są reguły? Czy w czasie tych 24 godzin na przykład można sobie robić jakieś przerwy, można sobie usiąść, odpocząć? No, czy... no oczywiście, można. Tak, no bo w tej chwili pan ze mną rozmawia, czyli pan nie wędkuje. Proszę powiedzieć, to Jezioro Królewskie, no my je znamy, mówię o mieszkańcach Myśliborza bardzo dobrze. Pan tu jest po raz drugi, czy może częściej pan bywał wcześniej? Co weekend. No co weekend. To proszę powiedzieć, jak pan ocenia to jezioro, jeżeli chodzi właśnie o wędkowanie? Czy to jest takie jezioro, jak tutaj się o nim mówi, że no, to jest to jezioro, gdzie naprawdę przyjemnie się wędkuje? Bardzo fajne jeziorko. Polecam wszystkim. Największa ryba, jaką pan tutaj złowił? No, nie pamiętam, około 11 kilo. Co to była za ryba? Karp oczywiście. Rekord tego jeziora to jest tutaj, ja patrzę na prezesa, to jest ponad 19 kilo, to potężny karp. 19,50 tutaj za kamery prezes mi podpowiada. Myśmy to chyba filmowali nawet. Nie, myśmy sfilmowali drugiego co do wagi karpia, tego rekordowego. Nie sfilmowaliśmy, gdzieś byliśmy poza Myśliborzem. Czy możemy się pana spodziewać również na jakichś przyszłych zawodach tutaj na Królewskim? Na pewno. W takim razie serdecznie zapraszam i już powiedziałem prezesowi, niech wygra najlepszy, ale życzę powodzenia. Dziękuję.